70-lecie powrotu z tułaczki do ojczyzny. Ze względu na ten fakt rok 2016 zapisze się na kartach historii jako bardzo istotny dla sybiraków. Krośnieńskie koło bardzo aktywnie włączało się w życie społeczne gminy. Organizacja konkursów, uczestnictwo w spotkaniach z młodzieżą, przypominanie o losie, jaki dotknął Polaków wywożonych w głąb ZSRR. Organizacja uroczystości patriotycznych. Tych działań było mnóstwo. My mówimy o sobie rodzina sybiracka. W związku z tym, chociaż raz do roku staramy się spotkać na takim spotkaniu jak dzisiaj, trochę już późno, ale to jeszcze jest spotkanie opłatkowe, noworoczne, oczywiście z życzeniami noworocznymi, wszystkiego co najpiękniejsze, zdrowia przede wszystkim, no bo średnia wieku jest u nas już dosyć duża. Ze względu na to, że w ubiegłym roku mieliśmy jedną jubilatkę, 90-latkę, w tym roku mamy aż 4. Podsumowanie 2016 roku i rozmowa o planach na obecny odbyło się także w Towarzystwie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej. Szczególnie istotne jest to, że to już prawie 60 lat istnienia towarzystwa. Podczas spotkania mówiono nie tylko o tym, co się udało, ale także komentowano wydarzenia minionych miesięcy, w tym apele o budowę obwodnicy. Miejmy nadzieję, że to będzie, ponieważ słucham mediów i słucham wypowiedzi polityków i wszyscy politycy, włącznie z naszym posłem, nabrali wodę z usta i mówią o obwodnicy wszystkich miast, tylko nie Krosna. Towarzystwo już teraz przygotowuje się do uroczystego podsumowania 60 lat istnienia.